Silna lista, silni kandydaci, mówił poseł Ryszard Terlecki, prezentując wyborczą listę Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji prasowej, która odbyła się w minioną sobotę przed ratuszem, wzięli udział znajdujący się na liście kandydaci PiS. Marszałek Sejmu, który jeszcze w poprzednich wyborach startował z Krakowa, tym razem otwiera listę w okręgu numer 14. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, to wielki zaszczyt, wielka przyjemność przedstawić nasz zespół, naszą grupę, naszą drużynę, która będzie walczyć o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 15 października. To jest oczywiście drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Pozwolę sobie przedstawić naszych kandydatów znakomitych. To jest rzeczywiście bardzo silna lista i bardzo silni kandydaci, więc mam nadzieję, że opozycja już jest w strachu. Z miejsca drugiego do Sejmu kandyduje poseł Arkadiusz Mularczyk. Jest to drużyna bardzo doświadczona, parlamentarzyści, samorządowcy, radni powiatowi, przewodniczący rad. Jest to drużyna, która jest bardzo doświadczona, która zna potrzeby regionu, która zna potrzeby naszego okręgu wyborczego, Sądecczyzny, ziemi limanowskiej, gorlickiej i Podhala. Jestem absolutnie przekonany, że są to ludzie, którzy będą godnie reprezentować nasz region w parlamencie, którzy będą przekładać potrzeby i troski i wyzwania dla naszego regionu właśnie w Warszawie po to, żeby rozwiązywać kluczowe problemy i sprawy, które dotykają nasz region. Z miejsca trzeciego wystartuje Barbara Bartuś, na miejscu czwartym jest Anna Paluch, na piątym Edward Siarka, na szóstym Patryk Wicher, na siódmym Elżbieta Zielińska, na ósmym Andrzej Gudmostowy. Co ciekawe, na liście wyborczej nie znalazł się obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Duda. Zaczynamy formalną kampanię, rusza machina cała wyborcza. Od dziś będziecie nas widzieć tutaj wszędzie na terenie Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Gorlic, Nowego Targu, Podhala. Będziemy tu bardzo aktywnie działać i oczywiście liczymy na znakomity wynik wyborczy. O miejsca w Senacie powalczą obecni senatorowie Wiktor Durlak w okręgu sądecko-gorlickim i Jan Hamerskim w okręgu limanowsko-podhalańskim.